To do udody stanęła pani ostatnio w obronie Joanny Kulik, która została oskarżona właśnie no o to, że wyszła inaczej niż zazwyczaj na zdjęciu. Nie wiadomo tak naprawdę o co, ale też ludzie rzeczywiście nie widzieli tego jej potencjału, tego dlaczego ona jest w tych stanach. Przełożyli tak naprawdę wygląd ważniejszy na jej dokonania. Czy też tak jest? Ja w ogóle uważam, że ocenianie poza takimi konkursami kogokolwiek z wyglądu jest słabe. Joanna nie wystartowała w Miss Sup Nacional, ani w Miss Polski, ani w Miss Polonia, ani w żadnym innym konkursie. Joanna jest świetną aktorką, zaawansowanej ciąży, daleko od domu, nie są tam z całą pewnością, to też dla niej warunki jako dla osoby w ciąży komfortowe, ponieważ musiała pracować przy promowaniu filmu i powiem kolokwialnie, w dupie miała jak wygląda, ważne dla niej było jaki był odbiór tego co robiła. Ja jestem bardziej rozczarowana z braku nominacji dla Zimnej Wojny, jak z tego powodu, że Joanna na tym zdjęciu wyglądała tak czy inaczej. Chciałabym osobiście, żebyśmy doceniali to, że stała jednak koło tego Brada Pitta, że ma jakby tą samą agencję, że jest aktorką na miarę i na skalę światową. I tak jak mówię, po co my oceniamy wygląd w stosunku do ludzi, którzy tym wyglądem nie grają? Czyli jeżeli ona się nie wybiera na konkurs piękności, no to nie oceniajmy jej po tym, jak wygląda, zwłaszcza w tym zaawansowanym stanie ciążowym, tylko oceniajmy jej dokonania artystyczne. Ja jestem z niej dumna. Poza tym wyglądała pięknie, wyglądała wspaniale, było mam nadzieję jej wygodnie, a tak tym wszystkim, którzy oceniają, to tak proponuję w zaawansowanej ciąży polecieć za ocean, trochę tak pochodzić po tych wszystkich imprezach z tymi mdłościami, różnymi innymi niedogodnościami. Jesteśmy okropni, jesteśmy okrutni. Powiem tylko, że gdyby Amerykanina trafił taki zaszczyt, takie podniesienie do góry, to 10 razy mniejsze niż Joanna, to cała Ameryka zrobiłaby z tego wow i on byłby Bogiem. A u nas jest tradycyjnie po polsku. Patrzymy, gdzie ewentualnie się odprął rąbek u spódnicy. W głowach się odprął, drodzy Państwo. Ale wiadomo, skąd to się bierze u Polaków? Myślę, że jesteśmy stosunkowo młodym społeczeństwem, jeśli chodzi o nowe czasy, czyli tą postkomunę. Myślę, że ten raczkujący mimo kilkudziesięciu lat, które minęły, kapitalizm nie przyzwyczaił nas do tego, żebyśmy się wzajemnie cenili i żeby nie przeszkadzało nam to, że sąsiad odnosi sukces, czy ma lepszy samochód, ładniejsze mieszkanie, że jakby nie mamy tego wpojone. To też chyba jest takie dość ważne. Od dziecka pewnych zasad mi nie mama moja uczyła, żebym nie ścigała się z nikim innym, tylko żebym się ścigała sama ze sobą, że największym wrogiem nas jesteśmy my sami, nasze słabości. I zwalczyć nasze słabości to jest coś ważnego. A patrzeć, odglądać się, czy ktoś kupił lepszą furę, czy zaszedł dalej zawodowo, czy nie wiem, ma coś ładniejszego, fajniejszego, to jest bez sensu, bo zawsze będzie ktoś od nas lepszy, bogatszy, mądrzejszy, ładniejszy, młodszy. No więc albo robimy coś dla siebie, albo robimy coś na pokaz. Myślę, że dużą też niestety winę ponoszą media, te nowe media, które wymknęły się spod kontroli własnego zdrowego rozsądku, które nomen omen przyszły z oceanu, ale w tamtym czasie za oceanem, te naście lat temu, czy nawet 10 lat temu, no rzeczywiście też tak trochę się działo, chociaż wyglądało to ciut inaczej, ponieważ okazało się, że za większością hejtu stali ci, którzy byli hejtowani, ich biura prasowe, PR-owe, celowo podrzucali, żeby o nich pisano. Teraz w momencie, kiedy zauważyli, że nie prowadzi to do niczego dobrego, że jakby zaczyna się to wszystko psuć, że jest jakaś taka zgnilizna, że to niefajne, że to zaczyna dotyczyć nie tylko osób znanych, ale właśnie dzieci w szkole, że jest duży odsetek samobójstw, ludzie nie wytrzymują tego napięcia, zaczynają brać poprawiacze nastrojów i tak dalej, i tak dalej. To jest kompletny odwrót od tego i tego nie ma już od lat. A zawsze było tak, że wyśmiewano jakieś przywary, ale jeżeli ktoś odnosił sukces poza granicami, to ten naród był z niego dumny, więc bądźmy dumni z Joanny.
bądźmy mniej polscy, bądźmy w ogóle dumni z naszego sąsiada, że sobie kupił lepsze auto. Ja nie mam takiego uczucia zazdrości. Pozbyłam się go z 20 lat temu. Jak mnie kuło, to sobie tłumaczyłam, ale o co ci chodzi? Dlaczego cię kuje? Czego ty zazdrościsz? Chcesz coś takiego mieć? To do przodu, ruszaj. Walcz, rób swoje. I znowu przypominałam sobie słowa mojej mamy, żeby ścigać się sama ze sobą, ze swoimi słabościami, ze swoim lenistwem, ze swoimi przywarami, a nie budować siebie, obniżając innych, bo tak jest najprościej. Stoję w miejscu, innych wbijam w ziemię, jestem cały czas wyższa od nich. Nie o to chodzi.